Tak, w Łodzi był z kolei Puniek, czyli ja dzisiaj znowu mam kontynuację z lotu hipisów ostatniego szpakowiska, jakie się odbyło z okazji pogrzebu jakby kapłana hipisów w Polsce. Jak zacząłem jeździć na pielgrzymki hipisowskie, zanim pojawiły się Rainbow, to takim bardem był Milimetr. Oczywiście facet miał 2 metry wzrostu, miał ksywę Milimetr i pisał przecudowne pieśni. I ja wtedy przez te jakby, mimo że nie byłem związany z chrześcijaństwem jakoś tak mocno, tak samo jak w Łodzi zagrałem, chciałem dzisiaj zagrać piosenkę Milimetra, Dzwony dla księdza Andrzeja Szpaka. No i dla was wszystkich. Są bębny, bo to jest bardzo rytmiczny utwór. Jak coś, to grajcie. Słuchajcie się tylko Donata, jak będzie za głośno. Śmiało, że... I w ogóle brawo dla niego, że takie miejsce stworzył. No słuchajcie, no po prostu niekonwencyjne. Cały czas na w internecie. I bębny są. Thank you.
położyłeś kamień. Jak idzie ślepy, co idzie przed tobą. Jak zginie słaby, co idzie twą drogą. Jakby to lecę.